Witam Was serdecznie z dna Jeziora Byszyckiego. To, co tutaj miejsce, w którym się znajdujemy, jeszcze swojego czasu było 10 metrów pod wodą, teraz znajdujemy się na dnie. To, co tu widzicie, pobojowisko i te pogorzelisko, które jest za moimi plecami, to jest skutek działania te betonowe konstrukcje, które znajdują się na dnie jeziora. Słuchajcie, to było naszym marzeniem, żeby kiedykolwiek ujrzeć to. Nurkowaliśmy do tego miejsca dziesiątki razy. Schodziliśmy tu bardzo dużo razy. Prąd, który w tym miejscu się znajdował, słuchajcie, ściągnął nas niejednokrotnie na tamto nabrzeże. Nie byliśmy w stanie dotrzeć do tego miejsca, do tych betonowych wykuszy. To nie jest pozostałość starej, stuletniej wioski, która 100 lat temu została tu zalana. Owszem, to jest dokładnie ta sama historia, powiela się w Rize, tam w rejonie, z którego ja pochodzę. Słuchajcie, tam każdy żył z szabru. Tu wszyscy żyli z szabru. W momencie, w 1945 roku, kiedy dla Rosjan w zasadzie zamek Grodno nie ma najmniejszego znaczenia, opuszczają, odchodzą stamtąd, miejscowi osadnicy, ci, którzy przybywają tutaj z drugą armią Wojska Polskiego, czyli tak zwani ozdrowieńcy, to są ludzie, którzy biorą udział w walkach o Wał Pomorski. Mnie bardzo interesuje historia tego zamku. Interesują mnie ludzie, którzy tu przyjeżdżają. Ostatnio była znowu sytuacja, że przyjechało tu kilkunastu panów, którzy mają teraz po 90 lat, tak jak już kilkadziesiąt razy opisywałem, jak oni wyglądają, sprężysty krok, dyscyplina wojskowa, widać, że to byli żołnierze. Jeden z tych panów czystą polszczyzną powiedział, że przyjechał z Argentyny, że on zaraz po II wojnie światowej wyjechał do Argentyny, teraz przyjeżdża, ogląda te tereny i zaczął opowiadać właśnie też o stacjonujących tu żołnierzach w czarnych mundurach. I w pewnym momencie, jak padło określenie, że byli tu żołnierze w czarnych mundurach. Druga sprawa, największy węzeł kolejowy, najłatwiejszy dojazd i drogi przejeżdżające przez Głuszyce. Do tego centrale telefoniczne, które tu się znajdowały oraz linie energetyczne przebiegające właśnie przez Głuszyce. Wielu osobom teraz w Malborku była taka, no, dla mnie bardzo śmieszna sytuacja, że podszedł do mnie jakiś pan historyk zawodowy, przedstawia mi swoją legitymację i dyplom i on próbuje mnie nawracać. Pytam się, w jakim celu pan to robi. Mówię, po co? Mówię, przeczytał pan tytuł mojego bloga? No tak. Mówię, jak on brzmi? Rize, inna rzeczywistość. No właśnie. Mówię, no i co pan z tego zrozumiał? Mimo swojego tytułu jest pan, mówię, historykiem, jest pan, mówię, człowiekiem wykształconym, światłym. Co pan z tego tytułu zrozumiał?